Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Pochwal się swoimi bitwami. Moim oraz Państwa gościem dzisiaj jest kapitan bojowy Odyniec z drużyny Larch. Kapitan zaprasza Was na pokład krążownika rosyjskiego 10 poziomu na Smoleńska, gdzie zatapia dwa okręty, robi damage 263 185. Czy to mały wynik? Czy to duży wynik? Wydaje mi się, że wynik jest zacny z tego względu, że kiedyś Smoleńsk posiadał duży zasięg artyleryjski, potem jemu skrócono, więc żeby zrobić taki damage, to jest naprawdę niezły wyczyn. Moi drodzy, chciałbym Wam serdecznie podziękować za subskrybowanie mojego kanału, za łapeczki pozostawione do góry. Jeżeli chciałbyś dołączyć do moich subskrybentów, naciśnij subskrybuj, naciśnij łapeczkę do góry oraz dzwoneczek, aby zawsze być ze mną na bieżąco. No nic moi drodzy, zapraszam Was serdecznie do oglądania, bo kolega jeszcze udostępnił, jak ma zrobionego swojego kapitana oraz okręt i wsadził 18 cytadel w tym okręt. Odpływamy. Kapitan na Smoleńsku, czyli kapitan bojowy Odyniec, stawia sobie dym, wie, że coś tutaj bliziutko będzie. Czy z tej strony, czy z tej, no na razie nie jest nic wyspotowanego, czyżby... O, jest, pokazał się szlifen. Tak jest, i jedzie z tym szlifenem. Także kto nie pamięta, co potrafi Smoleńsk, to sobie może przypomnieć stare dobre czasy, kiedy Smoleński miały bardzo duży zasięg i mogły palić niesamowicie, ale zobaczcie tutaj fajne zachowanie w teamie. Kolega na niszczycielu podpływa, troszeczkę pospotuje, żeby bojowy Odyniec na Smoleńsku mógł tutaj palić i obijać inne okręty, i Degros już ma dwa podpalenia od razu. Zobaczcie, jest i Conqueror, tak, jest Conqueror, jest Ostrygutland gdzieś tam daleko. Patrzcie się, no ja mówię, że szkoda tutaj, że kapitan nie udostępnił, jak ma na zrobiony okręt oraz kapitana na tym okręcie, ale zobaczcie, jest następne podpalenie, salwa po salwie i jeszcze Conqueror ma podpalenie, no i pomalutku się będzie kończył dym, tam idą torpedy do Ferdynanda de Grossa. Ile on tych torped przyjmie? Jest, dostał Devasta. Nie powiem nic, ale też cicho nie będę. Conqueror próbuje uciekać, 14 sekund, mamy jeszcze dymu. Na 9 sekund tutaj niszczyciel mógłby postawić dym, ewentualnie kolega drugi z teamu. No i jest obijany już ten Conqueror, niesamowicie. Znaczy, jak on tutaj się pali ładnie. Kolega już ma 7 podpaleń. I chyba tego szlifena zlikwiduje. Nie, akurat tak, teraz do szlifena bije. Przedtem jeszcze poszły pociski do pancernika Conquerora. Tak, jest następną podpalenie. Ale zobaczcie, dwa smoluchy zlikwidowały. Piękna sprawa. Już jego nie ma. No i jest Conqueror. Zobaczcie, dwa smoleńskie w teamie, co potrafią zrobić. I jak tu pięknie wygląda. Trach, trach, no po prostu wschodzą w oczach. Teraz tylko ten niszczyciel mógłby tu pospotować i byłaby fajna impreza. Naprawdę super ancko, zobaczcie. Tam jeszcze coś za góry. No próbuje trafić najprawdopodobniej naszego drugiego krążownika rosyjskiego Smoleńska. Kapitan jeszcze tutaj nie widzi. Co tam się czai? Jest! Pokazał się Neptun! I szybko przeładowanie pociski przeciwpancerne. Poszła salwa. No i teraz. No, myślę, że... Tak, jest trafienie. I znika. Ależ odważnie kapitan tutaj płynie na
na tym Smoleńsku i mamy Yoshino. Yoshino. Jedna do bici Yoshino poszła salwa. No i te Yoshino już chyba pójdzie bye bye. A tam zdmuchnięty i pasuje. Jeszcze mamy Konkurora. Jest dym. Shima stawia dym. Pyta na Smoleńsku również. Nie ma innego wyjścia. Ten Konkuror to by naprawdę zrobił tutaj milonkę i płynie w kierunku. No i zobaczcie, niszczyciela. Niszczyciel ucieka, próbuje się tutaj ratować. Konkuror rzucił się w pogoń za Shimą i. A i to zbyt blisko, słuchajcie, jest ten Smoleńsk, aby być niewykrytym od pancernika. No i teraz zobaczcie, co się będzie działo. Idą torpedy. No myślę, że przytuli chociaż jedną, a to będą chyba trzy. Trzy czy dwie? Tak jest, trzy torpedy, ależ teraz dostał naprawdę i jeszcze następnej strony torpedy. No i bardzo dobrze, ależ tutaj rywykancko zagrywa ten kapitan. Zobaczcie, no wielki szacun i likwidy, bo to ostatni gwizdek, aby się uratować, jest zatopiony. Za 19 sekund jeszcze będzie naprawka, będzie mógł się kapitan tutaj naprawić i będzie mógł walczyć dalej. A w tym dymie, kto tam siedzi w tym dymie? Jest i Neptun, i jego hydrosonda z prawej strony, co tam było? Uster Gutland. Można tutaj skorzystać, póki Neptun jeszcze jest za górą i lać tego Ustergutlanda. Piękne trafienie, zobaczcie. Topnieje w oczach, topnieje. Tak jest. Nie ma. No i zostaje teraz Neptun. Teraz przejść trzeba by było na pociski przeciwpancerne. Właśnie kapitan to zrobił. I już może to spokojnie bić do tego brytyjskiego królownika. Jest trafienie Cytadela za 13, szybkie przodwanie, duży kaliber, następne trafienie 20 i to będzie chyba koniec, tak jest. Yamato. O i teraz jest na wyciągnięcie, jak to mówią, ręki bliziutko, ale idzie salwa z Kondę. Trzeba tutaj uważać, postaw dym, chociaż jeszcze 18 sekund do dymu. Jest tam trafienie, jest i niszczyciel. Na szczęście chybił tutaj Kondę i bijemy tego Gieringa. Jest grupa uderzeniowa. Giering dostaje jedną salwę, drugą salwę. Będzie chciał się schować w dymie. Czy zdąży jeszcze kapitan zatopić tego Gieringa? No, bi w niego. No i teraz jest Giering na dnie. Annapolis zlikwidował tego Gieringa. Jest Yamato. Yamato jest tutaj 14,5 km prawie i zobaczcie, jak jest tutaj już obijany z artylerii. Zobaczcie, podpala go tutaj jeden okręt Smoleńsk, drugi okręt, na którym siedzi kapitan wojewodyniec. No, nie widzimy w tej chwili tego pancernika. No tutaj się wychylić to będzie naprawdę na kłopot, bo jest bardzo blisko Kondo, 16 km. Jest i Yamato. Smoleńsk ma tylko 8600 życia, więc może tutaj mieć naprawdę kłopot. Jeżeli dostanie jakąś salwę, a leci salwa właśnie od pancernika. Odkryć to. Ach, ajajajajaj, no niestety. Dostał tutaj na Smoleńsku salwę. Może jeszcze zdąży spalić to Yamato. Tak jest, pal go. I co teraz? Jest wsparcie, tam ktoś dostał. No, te Kondę bardzo blisko. Yamato się pali. Powinien zejść już tutaj. Ale focus fire na to Yamato. Tak jest, zlikwidowany. No i jest Kondę. Kondę wycofuje się. Ups,